Ja chciałem się zapytać, co to uważasz na temat chemii między dwojgiem ludzi, między mężczyzną a kobietą? Co byś powiedziała? Na logikę nie da się tego wytłumaczyć. No. Albo ona jest, albo jej nie ma. Pierwsze kilka sekund... Troszkę bliżej można? No. Pierwsze kilka sekund są najważniejsze. Czyli to jest pierwsze sekundy decydują o tym, że jest chemia między, no? W zasadzie no, pierwsze sekundy to decydują, czy mi się podoba ktoś, czy nie. A później, po chwili, właściwie po krótkiej rozmowie, widzę, czy zaiskrzy, czy nie. Ale teraz pytanie, czy może też ci się podobać, ale może nie być chemii, prawda? Tak, może być też. No. Może mi się nie podobać, a może być chemia, tak? Po chwili, tak? To nie jest tylko wygląd. Tak, dokładnie. Jak już to oceniła, co to jest? To jest ciężkie takie do stwierdzenia, ale ty jako kobieta... To... Ciężko to ubrać w zdanie, tak ciężko wytłumaczyć na logikę, tak? Na logikę, tak. To jest, po prostu jest albo nie ma. Jest albo nie ma. Dokładnie. Ale jak uważasz, w danym związku powinna być chemia, zgadza się? No pewnie. No. Jest. Bez chemii nie wyobrażam sobie mojego związku. Nie wyobrażam sobie. Jasne. To dziękuję ci za fantastyczną wypowiedź. Pozdrawiamy z naszego pięknego miasta Szczecin. Chciałem zapytać, powiedz mi, chemia między dwojgim ludzi, co byś powiedziała? Troszkę bliżej można. Ja uważam, że chemia jest bardzo ważna, ponieważ one jakby decyduje o tym, że my w ogóle zwracamy uwagę na jakiegoś człowieka. No. Ponieważ mijamy przecież setki ludzi na ulicy, tak. A to właśnie coś w nas powoduje, że kierujemy swoją uwagę na konkretną osobę. No. I wydaje mi się, że to jest właśnie chemia. To jest właśnie chemia. Nie wiadomo, jak to ocenić. Nie wiadomo. Dlaczego akurat te osoby wybieramy, prawda? Przecież nie wiemy, nie ma na to jakichś podstaw. Po prostu jakoś widzimy kogoś, czujemy coś do niej i jesteśmy jej ciekawi, chcemy z nią przebywać, chcemy z nią rozmawiać, chcemy jakby... No i dla mnie to jest chemia i uważam, że to jest podstawą, bo to sprawia, że związki trwają latami, bo bez tej ciekawości drugiego człowieka żaden związek nie przetrwa. Nie przetrwa? Nie. Czyli uważasz, że bez chemii związek nie przetrwa? Nie przetrwa. To jest też moje takie skromne zdanie. No, przede wszystkim pozdrawiamy naszego pięknego miasta. Tak, pozdrawiamy. Szczecin? Kochamy Szczecin. Powiedz mi, chemia. Tak. Co byś powiedział na ten temat? Między dwojgiem ludzi oczywiście, między kobietą a mężczyzną. No to uważam, że chemia jest silniejsza od nas. Jest silniejsza od nas i nie mamy w ogóle na to wpływu. I po prostu się dzieje. Jeżeli to jest ta osoba, która ma być napisana, to po prostu się to dzieje i po prostu czujemy do niej niesamowity pociąg seksualny i tak dalej. I po prostu nie możemy tego powstrzymać. Nie możemy tego powstrzymać. Nie możemy tego powstrzymać. Jak uważasz, że jest bardzo ważna w naszym życiu? Co byś powiedział? Ja uważam, że jest bardzo ważna i w sumie bez tego nie może funkcjonować żaden związek. Nie może funkcjonować. Czyli tak. Uważasz, że nie powinny się łączyć pary, jeżeli... Jeżeli przyjdą do siebie chemii, to nie będzie sensu i to raczej nie przetrwa. Raczej to nie przetrwa. Tak uważam. Dziękuję ci bardzo za fantastyczną wypowiedź. Pozdrawiamy z naszego pięknego miasta Szczecin.